Dzień dobry, 8 co dziś wieta, jest 6 minut po 6, a ty słuchasz właśnie porannej audycji Wymarzonego Radia. I z okazji Dnia Wyznawania Miłości mam dla ciebie dzisiaj jedno ważne wyzwanie. Zawsze, w każdej chwili swojego życia jesteś kochana i zasługujesz na miłość tylko dlatego, że jesteś. Kropka. Mam nadzieję, że nie muszę już o tym przypominać. Wszechświat dzisiaj układa planetę tak, abyś mogła cały dzień korzystać ze swojego źródła mocy. Więc czerp z tego pełnymi garściami i nie przegap przypadkiem żadnego wyznania miłości w swoim kierunku. I pamiętaj, że zbierzesz dokładnie to, co sama zasiejesz. Więc skorzystaj koniecznie z tego wyjątkowego dnia i przypomnij sobie i swoim najbliższym, jak bardzo ich kochasz. Pamiętaj, żeby napisać do mnie. PS, i ja Ciebie też. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Razem z wtorkiem rozgrzewamy się trochę na nowy tydzień, więc niech w codziennym pędzie nie umknie Tobie przez przypadek Twój cel, który chcesz osiągnąć. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Małymi krokami. Upewnij się proszę, że każda decyzja, każdy wybór i każda sytuacja zbliża Ciebie do osiągnięcia swojego wymarzonego życia. Pamiętaj, że Twoje życie to nie są wyścigi. Możesz zrobić wszystko w swoim czasie i w swoim tempie z największą miłością i szacunkiem do siebie. Zawsze. Nie daj sobie wymówić, że jest inaczej. A na wszystkie te klasyczne, nieproszone rady i pomysły na to, jak ty powinnaś żyć, jak co robić, jak wychowywać dzieci i te wszystkie inne sprawy, odpowiadaj thank you, but no thank you. I nie zapomnij proszę narysować tego swojego celu dzisiaj neurografiką. Nie pozwól, by te wątpliwości, że tego nie osiągniesz, gryzły cię od środka. Na kartkę z nimi. Niech się tam rozpuszczą wśród nowych, pięknych, boskich, nowych siatek neuronowych. Na to, że tobie się uda, że ten cel jest osiągalny i ty możesz żyć swoim wymarzonym życiem. Wysyłam tobie na ten dzień mnóstwo miłości, mnóstwo radości, mnóstwo pewności i wiary w to, że twój cel jest do osiągnięcia. Życzę tobie powodzenia na tym spotkaniu. Życzę tobie cierpliwości w tych rozmowach telefonicznych i najpiękniejszego momentu tu i teraz. A my słyszymy się już jutro. Całuję z miłością, Mia. Mua!